Siemanko, witam kolejny raz na wodzie. Mam chwilkę po pracy, dosłownie 2 godziny łowienia, dlatego postanowiłem wyskoczyć przy tej pięknej pogodzie. Oczywiście spinning, oczywiście łowienie z opadu na niewielkie przynęty. Ostatnio przyniosło to bardzo dużo ryb. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się złowić chociaż jednego szczupaczka. Na początek mały longinus. W takiej kolorystyce ostatnio dał naprawdę dużo ryb. Zaraz będziemy troszkę zwiększać te przynęty, ale na początek właśnie chciałem obrzucać sobie takim małym rozmiarem. Niestety z tego co zauważyłem, ryby na tej wodzie najlepiej brały od godziny 11 do godziny maksymalnie 14. A teraz jest 16, także nie mam jakiejś wielkiej nadziei na super brania. Ale fajnie będzie, jeżeli będzie jakikolwiek kontakt z rybą. Nic w wędkarstwie nie jest pewne, dlatego zawsze warto wyskoczyć na wodę, nawet na godzinkę, dwie. Bo tak naprawdę wszystko się może wydarzyć. No właśnie, tak jak mówiłem, mały szczupaczek. O proszę, sandacz. I to nie taki mały. Dokładnie tak. Widać, ryby chyba zmieniły sobie godzinę żerowania. Fajny sandałczyk. Zobaczymy ile ma. Pięknie. Nie ukrywam, że jestem w lekkim szoku. Naprawdę o tej godzinie spodziewałem się brania sandacza. Myślałem, że może jakiś szczupaczek uderzy. Ale jak powiedziałem przed tym braniem, nie ma żadnych pewników, naprawdę wszystko się może wydarzyć. Dlatego trzeba po prostu próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Ja zawsze zastanawiałem się, jaki wpływ na branie sandaczy ma stalowy przypon. Jedni twierdzą, że nie ma opcji, żeby te sandacze brały, bo doskonale go widać pod wodą. Inni uważają, że nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze inni, że może być, ale bardzo cienki i tak dalej. A nie ukrywam, że naprawdę kilka tych sandaczyków udało się złowić właśnie w przyłowie podczas łowienia szczupaków. Ten przypon wcale nie jest taki cienki. Nie mam pojęcia, jakiej jest grubości, bo po prostu nie pamiętam. Ale naprawdę, na pewno go pod wodą widać. A jak widać, sandaczom to nie przeszkadza, jeżeli są głodne. Pewnie są takie okresy, kiedy te ryby biorą bardzo wybrednie i wtedy to pewnie ma większy wpływ. Ale wydaje mi się, że jeżeli chce im się jeść i biorą dosyć agresywnie, to nie ma najmniejszego problemu. Chociaż zawsze byłem przeciwnikiem tych przyponów. Ale w końcu nie przypłynąłem na sandacze, tylko na szczupaki, także... Ale fajnie przy okazji się dowiedzieć, że im to jednak nie przeszkadza. Skoro już sandacz wziął, to możemy pomówić chwilę właśnie o sandaczach. Na tej wodzie jest ich bardzo mało. Dopiero zacząłem je łowić w sumie w zeszłym roku tak naprawdę. Tym razem okonik. W dodatku bardzo mały. Teraz są takie troszkę mieszane uczucia, jeśli chodzi o te stalowe przypony. Cóż to?
W ogóle nie poczułem brania. Możliwe, że coś podhaczyłem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Tym razem równa 50. Piękne rybki. Standardowe pożegnanie. Słuchajcie, doszedłem do takiego wniosku, że tak jak już mówiłem zresztą wcześniej, że te ryby, jeżeli naprawdę ostro żerują, to pewnie im to nie przeszkadza absolutnie. Natomiast wtedy, kiedy te brania są takie bardzo delikatne, kiedy te ryby są niechętne do brań w ogóle, wtedy może to mieć naprawdę duże znaczenie. I można by było sobie teraz pomyśleć, że te przypony absolutnie nie przeszkadzają sandaczom, bo przecież dwa złowiłem. Jak widać, przypon całkiem gruby. Ale można zadać sobie pytanie, ile bym złowił, gdybym tego przyponu nie miał. Może by to było już 5 sztuk. Ale to są rzeczy, których nigdy się nie dowiemy, tak naprawdę. Dlatego najlepiej testować sobie samemu, próbować, kombinować i wyciągać jak najwięcej wniosków. Ja po dzisiejszym dniu, po dzisiejszej niecałej godzinie już jestem coraz bardziej przekonany, że jak jest woda, w której jest masa szczupaków, to jednak ten przypon warto zastosować. Bo naprawdę fluorokarbon 40 czy 50, no zbyt wiele razy miałem obcięty. Bardzo chętnie poczytam wasze opinie na temat tych przyponów. Czy uważacie, że przeszkadzają sandaczom, czy wręcz odwrotnie? Piszcie śmiało w komentarzach, jak to u was wygląda, jakie macie doświadczenia w tym temacie. Chciałem zmienić przynętę na większą, ale kolejna rybka wzięła, także nie wiem, czy jest taka potrzeba. Chyba jeszcze troszkę porzucam na to, jak przez dłuższy czas nic się nie będzie działo. Wtedy założymy coś większego, coś w innym kolorze, może z cięższą główką. Troszeczkę dziwi mnie to, w jaki sposób ten drugi sandacz wziął, dlatego że nie ma dużej fali, nie robi mi się duży balon na plecionce. Przynęta była połknięta cała, a ja w ogóle nie poczułem brania. On po prostu musiał mi wziąć w momencie chyba, kiedy podbijałem. Nie w opadzie, tylko właśnie w tym momencie, kiedy już brałem wędkę do góry. Teraz troszkę większa guma na troszkę cięższej główce. Zobaczymy, czy to dobry pomysł. Ale zeżarł. Niestety muszę już wracać. Dostałbym na wodzie do samego wieczora, no ale niestety są rzeczy ważne i ważniejsze. Muszę przyznać, że trochę te szczupaczki mnie dzisiaj zawiodły. To jest dosyć dziwne, bo dosłownie przedwczoraj, kilka dni z rzędu, było w tym miejscu naprawdę dużo tych szczupaków. Także dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co tam myślicie na temat tego przyponu stalowego na sandacze. A my widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, z całkiem fajnymi rybkami. Trzymajcie się, cześć.